Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcineczku z Pet Simulatora 99 i jak pewnie czytaliście update'a jakiś czas temu, już 2 tygodnie minęły, tylko nie wiem czy to tutaj to pisze, nie, to chyba na stronie, tak, na stronie Big Gamesów, tam na tym ich blogu pisze, zostały zbufowane te latające baloniki i naprawdę ich teraz mnóstwo lata. Ja mam chyba aktualnie 0 prezentów, tak, mam 0 prezentów i zobaczymy sobie, jak mocno to zostało zbufowane, bo na początku to tam się respiło bardzo rzadko, a jak teraz widzicie, tu już widzę 4. Ja już sobie zbiłem wcześniej chyba z 20 albo więcej nawet. No, na 39 tego mam, więc jest tego dosyć sporo. Ja sobie ściągnąłem pety, żeby mi nie przeszkadzały w celowaniu. I będę sobie tak chodził i te prezenciki niszczył i zobaczymy, jak dużo można wyfarmić z tych prezentów. I oczywiście do achievementu porobić, no bo lecą z tego te prezenty. I z prezentów lecą gemy, albo można je posprzedawać. Jeszcze te chesty duże lecą z tego. Także widzowie, ja raz sobie przelecę ten świat. Ten świat ma mniej krain niż normalny, więc chyba na zwykłym świecie będzie lepiej to farmić. Ale ja sobie najpierw sprawdzę, ile zdobędę tutaj. Dobra, lecę sobie zniszczyć tego ostatniego prezencika tutaj na ostatniej krainie. Poleciało 26 prezentów, tak? Na achievementie to będzie pisać 39 plus 26, tak, 65. I jak to tu wyfarmiłem? 16 tych i 10 tych. Jak sprzedamy to na Trading Plazie, to mam 144 tysiące około. A niszczenie tego zajęło mi ile? 5 minut? Nawet mniej. Także, no i patrzcie, tu już się kolejne pojawiły. I to te lepsze. Ja to nie będę ściągał chyba tego Slingera w ogóle. Tu rundka szybka i kolejny prezencik, cyk, i to ten lepszy. I jak pewnie się tak będę wracał, to będzie znowu kilka balonów tutaj czekało na mnie. Na tej podwodnej krainie się jedynie nie respi z tego co zauważyłem, bo tak to wszędzie się respił. No i tu już 2 balony czekają. Patrzcie jak to się szybko respi, to jest mega OP. Jak ktoś nie chce sprzedawać, to może to otwierać i też dostanie trochę gemów. Już na drodze powrotnej tutaj mamy kolejne prezenty, 4. Tu jest 5. Tam kolejne 2 i to duże. Właśnie czerwone baloniki to jest mały prezent. Niebieskie to jest ten większy prezent. A jak ktoś jeszcze ma jakiegoś fioletowego balonika, to są właśnie te skrzynki z rzeczami i diamentami, itemami i tak dalej. No i 2 rundki tam i z powrotem. I pewnie za chwilę tam się znowu coś zrespi. Ile tego poszło? 7, czyli 26 plus 7, 33 prezenty w ciągu kilku minut tak naprawdę i zarobiliśmy na tym około 150 tysięcy gemów. Także ja sobie jeszcze lecę na zwykły świat i poczekam chwilę na zwykłym świecie i zobaczymy ile tego mi się tutaj zrespi. Dobra widzowie, zostawiłem sobie tak na 15 minut. Tutaj stałem apk, żeby mi pety niszczyły do masterki breakable'ów i zobaczymy ile balonów tutaj będzie. Nie no widzowie, muszę to nagrać. Jestem na krainie której? Kraina 74, to jest 75 i dopiero pierwszy balon i zaraz widzę, że jest drugi, czyli przeszedłem pół mapy i żadnego balona nie zdobyłem, także dosyć ciekawie i zaraz tylko dopiero 2 balony mam, a już tu koniec mapy jest, więc nie wiem czy ja po prostu za krótko tu byłem. O dobra, tu się porespiło więcej, to czemu na początku się nie respi? To jest jakiś wymóg, że dopiero od którejś krainy się respi? Mi się wydawało, że zawsze od początku się respiło. No ale dobra, mamy parę balonów. Przynajmniej będzie zero. Ja już byłem pewien, że będzie zero widzowie. I że nic więcej tu się nie zrespi. Te balony trochę mylą. O dobra, tu mamy kolejne 2. No ale nie, no jak na tyle czekania i tylko tyle balonów, to trochę lipa. Ja byłem pewien, że cała mapa będzie w balonach. Mam na razie 8 balonów, tu jeszcze 3, 4, to będzie z 10 balonów. 12, no tam pod koniec już widzę, że jest multum balonów. Chyba widzowie, od którejś krainy się dopiero balony pojawiają. Ale byłem pewny, że było tak, że od początku się pojawiały. Nie wiem, może to się zmieniło. Jak ktoś coś wie na ten temat, to może dać znać w komentarzu. No tutaj 5 balonów czeka, więc można se porozbijać. Ale to na to wychodzi, że ta kraina jest bardziej opłacalna niż ta tutaj. Ale końcówka mocarna. Jakby to na całym świecie się zrespiło, no to widzowie, te balony tutaj to by była po prostu kopalnia złota. Bo to już 19, to już 20 balon. I jeszcze zostały mi tylko tu. No 20 balonów, jak na tyle, no to trochę lipa.
Ja jeszcze się przeteleportuję na spawna i zobaczę, może się coś zrespiło dodatkowo. Ale wydaje mi się, że nie będzie tu nic, nie? Nie ma, ja tu nawet nie będę przebiegał tego drugi raz, bo widzę, że nie ma. Tu szybkie zerknięcie jest. Tu nie ma. Tu też nie ma, nie, bo to by chociaż po jednym balonie się gdzieś zrespiło. Tu nie ma. No to widzowie, chyba wychodzi na to, że dopiero od jakiejś krainy się zaczynają respić balony. No to wracamy jeden na drugi świat. Nie no, widzowie, to chyba musi być na pewno. Już teraz jestem pewny, że od jakiejś krainy, bo ja dopiero co tu się zrespiłem i teleportnąłem się, a tu już balon na mnie czeka. A to jest niemożliwe, że jak jestem na zwykłym świecie, na prywatnym serwerze, to żeby na prywatnym TechWorldzie też się od razu coś respiło. To jest po prostu niemożliwe, więc... Po prostu, no właśnie, tu się zrespił od razu balon. No, nie. To po prostu się respił od jakiejś krainy. Czyli od 75, jak mamy 3 rebirfy i odblokowujemy Slingera. Pewnie, bo na trzecim rebirfie odblokowujemy Slingera i pewnie to jest zrobione tak, że od krainy, gdzie jest trzeci rebirf, można farbić te balony. No jestem tego po prostu teraz święcie przekonany. Bo ja sobie teraz mogę tak latać tam i z powrotem, poczekać chwilę. I balony niszczyć, bo one się będą tu naprawdę bardzo, bardzo mocno respiły. Ale zobaczmy, ile z tych prezentów mogłbym zarobić sprzedając je. Tu mamy 93k, no już zaokrąglimy. I 204, czyli 297k mógłbym zarobić sprzedając te balony. A raczej prezenty z tych balonów. No ale otwórzmy to sobie, mam niecałe 8,5 miliona, ja to pootwieram sobie. Lecz bugów zarobiłem, miałem 847, to zarobiłem 210 tysięcy. To wyszedłem na plus lekki, jeszcze itemów pełno. A teraz z tych 90k minimum muszę zarobić, czyli muszę mieć 877. Te prezenty chyba gorsze będą. No, 876, no to jestem 10 tysięcy w plecy. Ale to nie wyszło tak źle, bo pełno itemów też nafarmiłem. Nawet widzę, że chyba tam stony z tych dużych dostałem. Także widzowie, no tak, opłaca się te prezenty farmić, bo to naprawdę dużo daje. I do achievementu 94 balony zrobiłem. A tak naprawdę na większość tych prezentów to farmiłem 5 minut. No ale dobra widzowie, 2 odcinki temu do wygrania mieliście, muszę wziąć tu z powrotem moje pety, takiego Jelly Axolotla, już 800 tysięcy jest warty. Nick zwycięzcy właśnie macie na ekranie, to jest jakiś user, GC i tak dalej, biorę udział Nick Skele, nie wiem czy to dobrze czytam, ale zobaczmy czy to jest prawdziwy nick, czy znowu się ktoś zabawił w prankstera i lecimy. Jeden Jelly Axolot, gratulacje, wysyłamy, istnieje ktoś taki? Istnieje, poszło, także elegancko. A dzisiaj do wygrania widzowie będziecie mieli takiego Neon Twilight Wolfa, także jedyne co musicie zrobić to stawić łapeczkę w górę pod tym filmem, komentarz oraz suba, no i patrzcie, znowu prezent się zrespił. Jakbym tak posiedział tu znowu tak z 10 minut, to pewnie miałbym multum tych prezentów, więc farmcie to widzowie, póki jest czas i nie znerpią tego. Jak tam spinki? Czy zmieni coś na spinka? Ja już tam nie wchodziłem, nie, tu są tylko prezenty. 30k, to nie kosztowało 15k? Zakręćmy sobie, no i buty, super. Ale jest 1500 tych źródł, więc troszkę ludzi se... Tu pokryciło. Możemy zrobić tak, że ja na farbie kiedyś 30 milionów gemów i przewalę wszystko na tej maszynce. Co wy na to widzowie? A ja za dzisiaj wam dziękuję i widzimy się w następnym odcineczku. Farmcie balony, ja zaraz będę na pewno dalej farmił. Pamiętajcie o konkursiku, łapeczce w górę, komentarzu oraz subiku i do następnego odcinka. Pa, pa.